Ostatni weekend byliśmy świadkami czterech bardzo groźnie wyglądających wypadków. To, że nikomu nic się nie stało, trzeba rozpatrywać w kategoriach cudu. A w Lublinie i we Wrocławiu ani cudu, ani wypadku przy pracy nie było i to faworyci rewanżowych spotkań zameldowali się w finale PGA Ekstraligi. Dzisiaj zapowiemy sobie spotkania medalowe w najlepszej żużlowej lidze świata, ale porozmawiamy także o bezpieczeństwie i tym, czy dmuchane bandy zawsze spisują się na medal. Marcin Musiał, dzień dobry, witam, zapraszam na kolejny magazyn PGA Ekstraligi, a ze mną już pierwszy gość, prezes Jakub Kępa. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, panie prezesie. Chciałoby się powiedzieć, syn legendy, ojciec sukcesu Motoru Lublin. Nie, no bez przesady. Tak naprawdę jestem jakąś tam małą częścią tego całego projektu i cieszę się, że mogę dołożyć małą cegiełkę do tego już, można powiedzieć, historycznego sukcesu. Panie prezesie, zacznijmy od rzeczy najważniejszych, najbardziej pilnych, bo wiem, że kibice domagają się informacji, co z Grigoriem Łagutą. Pierwsze informacje, właściwie dobre na to, jak fatalnie wyglądał ten upadek, ale wciąż nie wiemy, czy wystąpi w niedzielę. Znaczy, na pewno Grisza miał więcej szczęścia w tym tak naprawdę nieszczęściu, potwornym wypadku, którego, powiem szczerze, osobiście jeszcze takiego nie widziałem. Natomiast uratowało go na pewno to, że jest bardzo dobrze przygotowany fizycznie i ja liczę po cichu, że uda się go gdzieś doprowadzić do ładu i pojedzie w niedzielnym meczu. Natomiast na dzień dzisiejszy nie możemy tego stwierdzić. Czekamy tak naprawdę na decyzję Griszy, bo to tylko i wyłącznie od niego będzie zależało, czy będzie się nadawał w 100% na ten mecz. Jeżeli nie, to na pewno poczekamy na niego, na ten mecz rewanżowy. Nie wiem, czy pan prezes wie, ale jeżeli weźmiecie zastępstwo zawodnika za niego teraz, no to zwolnienie jest na 15 dni, czyli nawet w rewanżu nie wystąpi. Nie możemy tak naprawdę zrobić kapitanowi tego, bo nieraz uratował nas w tym sezonie, więc ja już podjąłem decyzję i tak naprawdę, jeżeli nie pojedzie w niedzielę, czekamy na niego na mecz rewanżowy. Rozumiem. Czyli to będzie decyzja sztabu, decyzja zawodnika na podstawie tego, jak się czuje? Czekamy tylko i wyłącznie na decyzję Griszy, więc to tylko i wyłącznie będzie zależało od niego. Dobrze, to zamykając jeszcze ten fantastyczny półfinał, w którym zwyciężyliście, chciałbym wrócić do sprawy Wiktora Lamparta. Nie wiem, czy pan widział jego wypowiedź w telewizji. No, powiem szczerze, nie miałem jeszcze czasu obejrzeć meczu powtórki, więc no nie chciałbym się jakby do tej sytuacji. Dochodzą do mnie jakieś sygnały, natomiast na dzień dzisiejszy jakby skupiamy się na rundzie finałowej i no nie miałem okazji. Przyjdzie na pewno czas, żeby na ten temat porozmawiać. Żeby nadrobić i przeprowadzić rozmowę wychowawczą, żeby nie kompromitować się przed kamerą. Na pewno. Dobrze, panie prezesie, chciałbym, żebyśmy zobaczyli taką planszę. To jest taka wyrywkowa historia ostatnich lat Motoru Lublin. Zaraz ją pokażemy na ekranie. Mówimy często, że historia zatoczyła koło, bo 30 lat temu jedyny medal w historii Motoru Lublin miał miejsce. To jest rok 91. Potem 4 lata później spadek. Jak państwo widzą, seria upadających i powstających instytucji sportowych w Lublinie, zresztą w 2008-2016 nie było żadnego klubu żużlowego w Lublinie. No i wtedy pojawia się KM Krosno Lublin 2016-2017, to już jest reaktywacja Motoru, awans do pierwszej ligi, 2018 do PGA Ekstraligi. No i teraz mamy historyczny finał, wyrównanie tego przynajmniej srebrnego medalu i walkę o złoto. Panie prezesie, w 2018 roku mówił pan tak: myślę, że odbudowanie zaufania wśród kibiców oraz zapełnienie trybun będzie najtrudniejszym zadaniem. Ciężko zrobić coś, co było zaorane, a powiem szczerze, że nawet poziom niżej. Czy Jakub Kępa z 2018 roku spodziewał się, że w 2021 roku będą już w finale PGA Ekstraligi? Powiem szczerze, osobiście dawałem sobie na ten projekt, na odbudowę 10 lat. Udało się tak naprawdę doprowadzić do powtórki, czyli do już, można powiedzieć, srebrnego medalu w 5 lat. Jest to, myślę, historyczna chwila i no to są wielkie rzeczy tak naprawdę. Osobiście nie spodziewałem się, że to nastąpi w tak no, szybkim tempie. Mhm. Czy wy swego rodzaju stworzyliście modę na żużel w Lublinie? Albo przywróciliście ją? Wydaje mi się, że ją przywróciliśmy, bo tak naprawdę ta historia lubelskiego żużla jest bogata. To miasto zawsze żyło żużlem. To, że gdzieś tam poprzednie lata no nie udało się zebrać odpowiedniej grupy ludzi, bo to bierzmy pod uwagę, że to jest naprawdę duża grupa ludzi, która akurat nawiązała dobry kontakt, która czuje motosport, która się rozumie i bez tak naprawdę tych osób takich oddanych tego sukcesu by nie było. Kto jest w gronie tych osób? No jest naprawdę ich wiele. Cały zarząd, Piotrek Więckowski, od niego tak naprawdę trzeba zacząć, bo to Piotrek przyszedł do mnie i chciał, żebyśmy połączyli siły i odbudowali ten lubelski żużel, ale tak naprawdę i wiele osób z
pracowników biurowych, osób, które przygotowują ten stadion. Więc jest naprawdę oddane grono sponsorów, ludzi takich, którzy by nie wyobrażali sobie życia bez żużla, więc my tak naprawdę korzystamy, odbudowujemy ten tak naprawdę stary stadion, obiekt, bo kibice lubelscy najbardziej wiedzą, jak on wyglądał 5 lat temu, a jak wygląda w tej chwili, więc naprawdę oddana grupa ludzi, która tak naprawdę stworzyła i doprowadziła do tego historycznego sukcesu, jakim jest, już można powiedzieć, srebrny medal. A propos stadionu, to w czerwcu była decyzja Rady Miasta, że będzie nowy obiekt. Kiedy możemy się spodziewać informacji, kiedy on powstanie, kiedy będzie gotowy? Ja osobiście tak naprawdę w tej chwili skupiam się na aspekcie sportowym i dla nas jest to najważniejsze, bo tak naprawdę mamy jeszcze rundę finałową i myślę, że przyjdzie czas na rozmowy na temat stadionu po sezonie. Dobrze, to jeszcze zapytam już ostatnie pytanie o stadion, obiecuję, ale Marek Kępa mówił w magazynie N Sportu po waszym półfinale w niedzielę, że przydałby się stadion na 30 tysięcy osób. Ta mowa w Radzie Miasta była mniej więcej na 15, z tego co pamiętam. No to w końcu jak duży to będzie stadion? Bo 30 tysięcy to byłby ewenement, jeżeli chodzi o stadion żużlowy. Powiem szczerze, że na pewno 15 tysięcy jest to za mały obiekt przy tym zainteresowaniu, jakie jest wokół żużla. Więc te bilety sprzedają się w naprawdę szybkim tempie. To dosłownie kilka minut, a chętnych jest, myślę, że dwa razy więcej. Więc myślę, że obiekt taki na 20 tysięcy będzie optymalny, jeżeli chodzi o Speedway i inne wydarzenia, bo ten obiekt, uważam, powinien być wielofunkcyjny, czyli tak naprawdę na różne wydarzenia kulturalne i sportowe, także nie tylko żużel. Mhm. Bilety się sprzedały na finał szybciutko? No myślę, że w kilka minut. Nie śledzę tego dokładnie, ale po telefonach, które odbieram z prośbą o zakup biletów, no jest ich naprawdę, chętnych jest wielu. No niestety muszę przeprosić w imieniu tutaj klubu zarządu, ale no niestety nie jesteśmy w stanie jakby rozciągnąć tego obiektu i zapraszam wszystkich przed ekrany i żeby kibicowali drużynie podczas rundy finałowej. No to panie prezesie, pomówmy o tym pierwszym meczu finałowym, czyli tym w Lublinie. Wrocław przegrał 52-38 bez Tajału Findena. Jak pan myśli, z jakim nastawieniem pojadą wrocławianie po serii 13 zwycięstw, ale mając w pamięci, że ta ostatnia porażka była właśnie w Lublinie? Znaczy ja myślę, że nie bierzmy w ogóle pod uwagę rundy zasadniczej. To są całkiem dwa oddzielne mecze z większym skupieniem. Tutaj przygotowanie zawodników, sprzętu. To jest tak naprawdę zabawa od nowa i wiemy tak naprawdę, o co jedziemy, jaka jest szansa przed nami. Na pewno nie wywiesimy białej flagi, tylko będziemy walczyć jak równy z równym przeciwko Betarcwarcie Wrocław. Panie prezesie, muszę zapytać jeszcze o aspekt toru, bo niektórzy sobie żarty robią z tych hopek na drugim łuku. Czy to jest tak, że ich się absolutnie nie da wyeliminować? Przecież wydaje się, że na Sony ich nie było, czy na Grand Prix. Akurat jeżeli chodzi o Sony Grand Prix, tor był przygotowywany na gotowo, można powiedzieć, poprzez równiarki. Tego typu sprzętu nie możemy aż tak często używać, bo ta specyfikacja tej nawierzchni nam się zmienia. No na pewno nie doprowadzimy do sytuacji dosypania jakiejkolwiek nawierzchni przed tak ważną rundą jak runda finałowa, więc mam nadzieję, że to się gdzieś tam nie powtórzy. Tak naprawdę w tym ostatnim meczu chyba aż tak nie było to gdzieś tam odczuwalne, więc tor jest zawsze odebrany przez komisarzy jako regulaminowy, więc no ja nie widzę akurat problemów w tej materii. Dobrze, panie prezesie, chciałbym, żeby pan odniósł się do plotek, które krążą po środowisku, albo je zdementował, albo potwierdził, że motor może liczyć na 20-milionowy budżet w przyszłym roku. Ja powiem szczerze, jestem zdziwiony, skąd takie opinie się biorą. Ja myślę, że do zweryfikowania w dzisiejszych czasach jest wszystko, a myślę, że jeden klub z Dolnego Śląska jest od wielu lat z największym budżetem, więc nie wiem, skąd takie opinie, jeżeli chodzi o motor Lublin. Sugeruje pan, że Wrocław ma więcej pieniędzy niż Lublin? Proszę to zweryfikować. To ja panu powiem tak na szybko licząc, oczywiście pan ma dokładniejsze dania, 6,5 miliona złotych w przyszłym roku z telewizji, 3,5 miliona było w tym roku z miasta plus ostatnio przyznane 300 tysięcy, no to już jest ponad 10 milionów, 615 tysięcy od marszałka województwa, to już, no tak zaokrąglając, 11 tysięcy. Do tego partnerzy strategiczni, Bogdanka, Grupa Azoty Puławy, podejrzewam, że inni sponsorzy. Do tego dochód z dnia meczowego, bilety, jak pan mówi, że tak się rozchodzą, no to strzelam, że poniżej 4 milionów. Ale proszę wziąć pod uwagę, że nasz obiekt jest jeden z mniejszych.
Więc ja wiem, pięknie, ładnie to wszystko wygląda, natomiast dla mnie najważniejsze jest, że sytuacja klubu finansowa jest stabilna, klub jest wypłacalny i przez ostatnie lata tak naprawdę nie zadłużył się w żaden sposób, więc to jest chyba najważniejsze i że zawodnicy mają pewność, że nie będzie problemu z płatnościami. I to jest dla mnie osobiście najważniejsze. To jest ważne i to na pewno szanujemy, no ale tak z tych wyliczeń wynika, że 15 milionów to przynajmniej lekką ręką na przyszły sezon. Nie wiem, naprawdę tego nie liczyłem i staram się naprawdę skupiać. Dżentelmeni tak naprawdę o pieniądzach nie rozmawiają. Widzę, że nie chce pan rozmawiać, ale w to, że pan nie liczył tego, ile będzie pieniędzy na przyszły sezon, nie uwierzę. Panie prezesie, czy będzie jakieś ogłoszenie w czasie finału co do kontraktów i przedłużenia umów na przyszły rok? Myślę, że musimy poczekać tak naprawdę do okienka transferowego. Przyjdzie na to czas. Naprawdę skupiamy się na fazie tutaj finałowej i mamy jeszcze coś do udowodnienia, więc na wzmocnienia przyjdzie jeszcze czas. No dobrze, ale tak, ogłoszenie w okienku transferowym w listopadzie to jest zawodnik z zewnątrz, ale macie jeszcze niepodpisanego Grisza Łagutę, który rozumiem, że chce zostać w Lublinie. Grigori Łaguta akurat chyba się dziś w mediach społecznościowych pochwalił, że zostaje, więc my mamy uzgodnione warunki, jeżeli chodzi o sezon 2022, więc zostaje na kolejny sezon, będzie na pewno kapitanem i tutaj się nic nie zmienia. Czyli zostaje Grisza, zostaje Mikkel Mikkelsen, zostają juniorzy, którzy się pochwalili też tym niedawno. Zgadza się. Zostaje Jarosław Hampel i Dominik Kubera, czyli z tej wyliczanki wynika, że jest tylko miejsce dla jednego polskiego seniora i to będzie wzmocnienie motoru po tym sezonie. Mam taką nadzieję. Rozmowy trwają? Rozmowy trwają, oczywiście. Czyli będziemy czekać w niepewności do listopada. Panie prezesie, zobaczmy jeszcze jedną rzecz. Łokik wszczął postępowanie wstępne przeciwko klubom żużlowym. To nie jest absolutnie zarzut do motoru, to jest raczej kwestia całego środowiska za sezon 2020-2021. Zobaczmy, co prezes Tomasz Chrustny, prezes Łokiku, ma do powiedzenia w tej sprawie. Dlaczego musi przyjrzeć się działaniom klubów żużlowych? Przypominam, że kluby są przedsiębiorcami w rozumieniu polskiego oraz europejskiego prawa konkurencji. To oznacza, że decyzje i strategie co do współpracy z zawodnikami powinny podejmować indywidualnie i absolutnie niezależnie. Wspólne ustalenia w zakresie wysokości wynagrodzeń mogły wyeliminować ważny czynnik wpływający na konkurencję pomiędzy drużynami, czyli rywalizację jak najlepszych zawodników. W przypadku skoordynowanych działań kluby mogły pozwolić sobie na obniżenie świadczeń pieniężnych żużlowcom bez obaw, że inne drużyny zaoferują im lepsze warunki. Zakontraktowani sportowcy mają z kolei bezpośrednie przełożenie na pozycję klubu na rynku. Co do zasady, im lepszych zawodników pozyska klub, tym lepsze osiągnie wyniki w rozgrywkach, co z kolei oznacza większą sprzedaż biletów oraz łatwiejsze pozyskanie sponsorów. No to tłumacząc z urzędniczego na nasze, chodzi o to, że kluby obniżyły pensje i według Łokiku mogły się w tym wszystkim dogadać jako wszystkie podmioty Ekstraligi, a także inne kluby żużlowe, które obniżały pensje, a to budzi niesnaski, budzi takie ryzyko, że mogło być to działanie monopolowe, narzucanie cen i zmniejszenie rywalizacji i konkurencji na rynku żużlowym. Panie prezesie, czy my mamy czego się obawiać, jeżeli chodzi o takie postępowanie Łokiku? Powiem szczerze, że pismo wpłynęło do klubu w dniu wczoraj. Ja jeszcze się do końca z nim nie zapoznałem, więc chciałbym to zostawić bez komentarza po jakby weryfikacji tego z prawnikami, więc na dzień dzisiejszy chciałbym powstrzymać się od tego komentarza w przedmiotowej sprawie. Rozumiem. Panie prezesie, już tak kończąc, widzieliśmy przed chwilą tą historię motoru Lublin. Zastanawiam się, czy jest jakiś zawodnik, który od tej drugiej ligi do Ekstraligi przechodził, albo występował w motorze, któremu chciałby pan podziękować, którego dużo pan zawdzięcza, i drugi zawodnik, którego pan najbardziej żałuje, że nie wypaliło w motorze. Na pewno trzeba podziękować wszystkim, którzy tworzyli projekt odbudowy lubelskiego żużla. Wszystkich zawodników, począwszy od drugiej ligi do ekstraligi. Wszyscy zasługują na brawa, bo tak naprawdę dołożyli jakąś cegiełkę do tego sukcesu, więc marzy mi się, żeby wszyscy zebrali się po zdobyciu medalu i żebyśmy razem świętowali. Pytam, bo chodzi mi o Roberta Lamberta. Jemu nie wypaliło w motorze, był autorem między innymi
innymi awansu z drugiej ligi do pierwszej, z pierwszej do Ekstraligi, a potem musiał odejść do Rowu Rybnik. Nie szkoda panu teraz Roberta Lamberta, że nie występuje już w Motorze Lublin? Znaczy, każdego tak naprawdę zawodnika szkoda, jeżeli chodzi o gdzieś tam relacje takie międzyludzkie i że trzeba się rozstawać. Ja cenię bardzo Roberta za to, jak się rozwija. Myślę, że miał ten jeden sezon słabszy w Motorze po awansie do Ekstraligi i no to spowodowało, że gdzieś tam szukaliśmy wzmocnień i się rozstaliśmy. Natomiast to nie jest powiedziane, że my się gdzieś tam za jakiś czas nie spotkamy za kilka sezonów, więc ja nigdy nie palę za sobą mostu, więc te relacje zawsze są bardzo dobre z zawodnikami. Bardzo dziękuję panie prezesie, że znalazł pan czas przed finałem, żeby tutaj wpaść do WP Sportowe Fakty. Życzę powodzenia w takim razie. Dziękuję bardzo. Jest srebro, to już mogę składać gratulacje, ale życzę złota w takim razie. Dziękuję. A ze mną już za chwilę Dariusz Śleć, trener Betard Sparty Wrocław, drugiego finalisty PGE Ekstraligi 2021. Dzień dobry panie trenerze. Dzień dobry, witam. Panie trenerze, przede wszystkim zacznę od życzeń urodzinowych. Wszystkiego najlepszego, gratulacje z okazji awansu i żeby padło złoto w tym finale. Wiem, że wczoraj były urodziny, także składamy życzenia z całą redakcją. Bardzo, bardzo dziękuję. Panie trenerze, zanim przejdziemy do spraw finałowych pojedynku z Motorem Lublin, zanim się tutaj zaognimy i porozmawiamy o tym, jak będzie przebiegał finał, to poproszę pana tak po ludzku o wspomnienie jako srebrny medalista z Lublina z 1991 roku. Kogoś wspomina pan szczególnie z tych zawodników, którzy wtedy występowali? Ja pamiętam, że to był po prostu bardzo szczęśliwy czas na Motoru Lublin. To był sukces po latach i szczególnie tą drużynę pamiętam. Całą drużynę, ale ktoś szczególnie tkwi pan w pamięci, Jerzy Mordel albo ktoś z tych zagranicznych gwiazd? Jurek każdemu zapadł głęboko w pamięci i to jest postać, której nie da się zapomnieć i pominąć. Bardzo ładna, dyplomatyczna odpowiedź. Panie trenerze, wiem, że lubi pan dyplomację, zawsze mówi pan, że do każdego przeciwnika podchodzi z szacunkiem, ale chciałbym tak zapytać tak szczerze. Czy wy jedziecie do Motoru jako faworyt, bo nie przegraliście spotkań, 13 ostatnich spotkań, czy na razie to jest tak bliżej 50-50? My wiemy, jak trudnym terenem. Oczywiście, my musimy pamiętać, że Lublin to jest też drużyna, z którą mieliśmy niekorzystny bilans, bo dwumecz przegraliśmy nieznacznie. Myślę, że wszyscy stawiają nas w roli faworyta, ale staramy się odsuwać te myśli, staramy się pojechać z czystą głową, bo wiemy, że nie będzie to łatwe spotkanie. W finale znalazły się w przekroju całego sezonu dwie najmocniejsze drużyny i no, finał to finał. Panie trenerze, chciałbym zapytać o dyspozycję. Zacznijmy może od Macieja Janowskiego. 16 biegów w tym sezonie, w tym roku na torze w Lublinie i w meczu w barwach Betard Sparty jako zawodnik cyklu Grand Prix. Ani jednej trójki. Czy Maciek się odblokuje i przywiezie trójkę w niedzielę w Lublinie? Ale jasne, że tak. Jasne. No tą niedobrą pasę trzeba w końcu przełamać i mam nadzieję, że ten dzień to będzie właśnie finał różnych mistrzostw Polski. A z czego może wynikać ta słabsza dyspozycja Macieja Janowskiego w Lublinie? To jest kwestia geometrii, kwestia nawierzchni? To ja myślę, że to jest sprawa dopasowania sprzętu, bo Maciek, pamiętajmy, że Maciek miał bardzo dobre spotkania i spotkania ligowe. Ale tor lubelski nie jest łatwy pod względem ustawień. Ale mamy już jakieś tam wywieźliśmy mniejsze lub większe wnioski, także jedziemy, mam nadzieję, lepiej przygotowani. Chciałbym jeszcze zapytać o Gleba Czogunowa. Akurat słabsza dyspozycja w tym drugim półfinale, tylko jeden punkt z bonusem w meczu z Fogą Unią Leszno, ale w Lublinie czuje się dobrze. Czy to była jakaś tymczasowa zniżka formy, czy ma pan powody do zmartwień, jeżeli chodzi o Gleba Czogunowa? Powodów do zmartwień to chyba nie, znaczy ja zawsze się martwię jakimiś gorszymi występami swoich zawodników i od tego się nie da uciec. Natomiast no, tak, pamiętamy, że Gleb pojechał dobrze w rundzie zasadniczej i nie tylko w meczu ligowym, pojechał dobrze w finale Mistrzostw Świata Juniorów. Także jedziemy dobrze nastawieni. Panie trenerze, zapytam jeszcze o sprawy, może trochę wybiegnę poza finał, ale o skład na przyszły sezon, bo poznaliśmy kontrakt Taja Wuffindena na kolejne 3 lata w Betard Sparcie Wrocław. Czy to oznacza, że w zasadzie we Wrocławiu nie będzie zmian na przyszły rok? No bo sztab ten sam, w zasadzie wszyscy zawodnicy podpisani na przyszły rok, jeszcze poza Maciejem Janowskim, zero wzmocnień na przyszły rok? No,
to się jeszcze okaże. Natomiast no, cieszę się, że trzon drużyny zostaje niezmieniony, bo to naprawdę, naprawdę świetna drużyna. No ale to zapytam, bo te wzmocnienia to tylko w formacji juniorskiej rozumiem, że jeszcze możliwe. Macie kogoś na oku, czy szkolicie? Tak. Szkolimy oczywiście, mamy trzech nowych zawodników po ostatnim egzaminie, który był we Wrocławiu. Ale no, nie oszukujmy się, to nie są jeszcze zawodnicy, którzy mogliby rywalizować na ekstraligowym froncie. A to Mateusz Panicz będzie podstawowym juniorem w przyszłym roku? Będzie jednym z nich. Będzie jednym z nich, rozumiem. Panie trenerze, to jeszcze chciałbym zapytać o taką kwestię zarządzania tym zespołem, bo przed sezonem obawiano się, że jest za dużo ego, za dużo dobrych zawodników, jakkolwiek by to nie brzmiało w Betard Sparcie Wrocław. Tymczasem ja, obserwując to z parku maszyn, mam wrażenie, że to jest jedna z najbardziej zżytych drużyn w całej PGE Ekstralidze. Mówię tutaj o naradach, o podpowiadaniu sobie. Jak się panu zarządza takim dream teamem? Czy to jest trudne zadanie, trudniejsze niż jeżeli to jest średni zespół, czy łatwiejsze, bo wszystko się układa po swojemu? Ja powiem tak, to jest bardzo przyjemne, ale jest bardzo przyjemne w takim ludzkim wymiarze, bo ci wszyscy nasi zawodnicy to są tak fajni ludzie, to są, no powiedziałbym mocniej, ale tego nie zrobię. To są chłopcy, do których mogę zadzwonić, to są faceci, do których ja mogę zadzwonić w środku nocy, potrzebując pomocy i wiem, że oni tam są. Z drugiej strony wiedzą też, że ja skoczyłbym za nimi w ogień. W wymiarze ludzkim to jest po prostu tak fajny zespół, że życzę każdemu. A czy w takim razie był pan zaskoczony brakiem nominacji do Szczakieli w kategorii trener-menadżer sezonu? Ja powiem tak, mam to szczęście, że o mojej przydatności dla drużyny, o mojej wartości decyduje zarząd klubu, decydują, wypowiadają się na jej temat zawodnicy i jestem w tej komfortowej sytuacji. Rozumiem, ale gdzieś tam jakaś delikatna szpilka zadra została z tego powodu, no bo jednak wygranie rundy zasadniczej, a nominacji brak. Nie, chyba nawet nie. Chyba nie ma żadnej zadry. Nie, no to takie, to są plebiscyty, więc to są takie świecidełka, rzeczy mniej ważne. Świecidełka. Panie trenerze, to już ostatnia kwestia w takim razie. Dzisiaj ukazał się wywiad z prezesem Andrzejem Ruską na naszym portalu. Sam prezes nawiązał do tematu opon. Ja chciałem pana zapytać, jakie jest pana zdanie na temat tych osób, które zarzucały, że Sparta jest tylko mocna, bo ma nieregulaminowe opony, po czym przebadano je, po czym wprowadzono w playoffach procedurę wydawania opon. Jak pan odpowie tym, którzy krytykowali Betard Spartę i doszukiwali się oszustwa? No, ja nie wiem, jak ja mam to skomentować. Ja się cieszę, że wprowadzono takie rozwiązania, które ucinają wszelkie spekulacje, czyli opony są dostarczane na zawody przez dystrybutorów niezależnych. Także ja uważam, że to jest dobre rozwiązanie ucinające wszelkie spekulacje. Bardzo dziękujemy w takim razie. Bez spekulacji, trener Dariusz Śledź, powodzenia w niedzielę, powodzenia w walce o złoto. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia. A my teraz, drodzy Państwo, mamy do zobaczenia kolejny skrót. Sprawdźmy, jak sobie poradziła Betard Sparta Wrocław, która zwyciężyła z Fogo Unią Leszno w bardzo ciekawym meczu, bo zagrożonym meczu, w którym przez prawie cały czas padało, a mimo to udało się odjechać te zawody i to bez równań toru. Gospodarze ostatecznie wygrali 47-43. Sparta Wrocław awansowała w finale i walczyli o najwyższe cele, także fajnie, że dzisiaj tak jest, że wygraliśmy i awansowali do finału. Jestem mega zadowolony. Nigdzie jeszcze nie jechałem w swoim życiu o wielki finał, bo zawsze jechałem o brąz, z Tarnowem też o brąz, a o wielki finał nigdzie nie jechałem. No przyjechaliśmy oczywiście walczyć o wielki finał. Dzisiaj w ubiegłym tygodniu Sparta była mocniejsza, lepsza. Gratulujemy im wejścia do finału. Taki jest sport. Nie zawsze można wygrywać. U siebie przegraliśmy wyżej, faktycznie nie pasowało nam tak jak trzeba.
początku, po meczu, nawet przed play-offami już wiedzieliśmy, że to będzie arcy ciężki pojedynek z Wrocławiem w tym roku, bo są strasznie szybcy, mocni w tym roku i nie bez powodu też wygrali rundę zasadniczą, także pokazali tą moc również w play-offach, jak my ostatnie 4 lata pokazywaliśmy moc, tak w końcu przyszedł czas, że nie znaleźliśmy się w tym finale, ale pokazaliśmy kawał dobrego żużla, staraliśmy się wszyscy na pewno zawodnicy. Jedziemy kolejne spotkanie, mamy szansę jeszcze wywalczyć brąz i będziemy o niego walczyć. 30 wyścigów najważniejszych przed nami, nie będzie łatwo, no ale co, no, patrzymy do przodu i przygotowujemy się do spotkania za tydzień. We Wrocławiu mimo trudnych warunków pogodowych na szczęście nie oglądaliśmy żadnych groźnych upadków, ale i tak mieliśmy ich aż nadto w ostatni weekend. 4 zawodników, Martin Smoliński, Tim Sorensen, Grigori Łoguta, a także Freddy Lindgren zaliczyli bliski kontakt z dmuchaną bandą. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Te dmuchane bandy instalujemy na polskich torach od 2006 roku. Trudno policzyć, ile razy uratowały życie i zdrowie zawodników, ale warto zapytać, czy aby na pewno spisują się w 100% optymalnie. Zdarza się przecież, że zawodnicy wpadają pod dmuchaną bandę i doznają kontuzji w wyniku uderzenia o ten drewniany płot, który ją okala. Bywa także tak, że zawodników trzeba spod tych dmuchanych balotów wyciągać, nie do końca wiedząc, w jakim są stanie po upadku. Rozwiązanie tego problemu swego czasu przedstawił polski inżynier z Bydgoszczy, Tomasz Muszalski, który przedstawił je nawet kolegium sędziów, miał poparcie zawodników. Pomysłu nigdy jednak nie zrealizowano. Pan Tomasz nie mógł z nami się skontaktować dziś, teraz na żywo, ale udało mi się z nim porozmawiać przed programem. No i zapytać go, dlaczego ten pomysł innowatorski, który miał poprawić bezpieczeństwo na polskich torach, nigdy nie wszedł w życie. Pan Tomasz opowiedział także, jak jego zdaniem zachowały się dmuchane bandy w ostatni weekend. Posłuchajmy tej rozmowy. W przypadku jednego wypadku, mam na myśli tutaj Fredrika Lindgrena, jak najbardziej tak. Uważam, że banda spisała się w 100% tak jak powinna. W pozostałych przypadkach zdecydowanie no, wydaje mi się, że raczej nie spełniły swojej funkcji. To znaczy? Mam tutaj na myśli piątkowy wypadek z Bydgoszczy Tima Sorensena. Klasyczny, powiedziałbym, przypadek, gdzie wypuszczony motocykl do przodu przed zawodnika spowodował podniesienie bandy, przez co, no, jak widzieliśmy, Tim Sorensen wsunął się pod tą bandę i ucierpiał na tym zdrowotnie. Przypadek z niedzieli Grisza Łaguta, tam aktualnie, akurat w tym przypadku, motocykl nie podniósł tej bandy. Grisza Łaguta akurat wsunął głową w stronę bandy i spowodował to podniesienie. Rozumiem, jeżeli motocykl swoją rozpędzoną masą, energią kinetyczną spowoduje, że banda odkształci się w kierunku sztywnej osłony stojącej za balotem dmuchanym i spowoduje podniesienie dołu bandy i w tym momencie zawodnik się wsuwa, natomiast sam Grisza Łaguta spowodował swoim impetem uderzenia podniesienie tego rękawa, który powinien być zasypywany przez tor, a jak wiadomo, nie jest to pilnowane przez służby techniczne, no to już w ogóle uważam za fatalny przypadek. A co to znaczy, że powinien być zasypywany przez tor? No bo ciężko mi sobie wyobrazić, że taki 77-kilogramowy motocykl może być utrzymany, a ta banda może się utrzymać, jak tylko lekko podsypiemy to torem. Rozumiem, że to musi być mocniej przymocowane, prawda? Mój pomysł zakładał sztywne zamocowanie osłony bandy w torze, co uniemożliwiało w tym momencie jakiekolwiek podniesienie bandy. Mój pomysł został w pewnym stopniu wstrzymany z pewnych przyczyn i remedium na rozwiązanie tego problemu miało być to, że zastosowano do dmuchanych band swego rodzaju taki rękaw, taka czarny taki fragment materiału spuszczony od dołu bandy, który miał być, ten rękaw miał być przysypywany nawierzchnią toru.
według niektórych miało to spowodować właśnie, że dzięki temu zawodnik nie będzie się wsuwał pod tą bandę. Jeśli tak niektórzy myślą, no to okej, okay, ale jak widać po doświadczeniach torowych, zdecydowanie nie spełnia to swojego zadania i leciutka warstwa toru na wierzchni, no zdecydowanie, tak jak pan powiedział, pędzący motocykl ma tak dużą energię kinetyczną, który potrafi wyrwać nawet mocowania sztywne, haki, pręty, śruby, w przypadku gdy była ta osłona mocowana, a tym bardziej wyrwie jakby ten rękaw, który miał zabezpieczać. Dobrze, to przejdźmy w takim razie do tego pańskiego pomysłu. Rozumiem, że inspiracją, jakby taką potrzebą, która się zrodziła, był wypadek Jarosława Hampela w Gnieźnie 2015. Dobrze kojarzę? Bardzo dobrze pan kojarzy. Był to taki punkt zapalny, gdzie w końcu postanowiłem się z kimś skontaktować. Dzięki znajomej dziennikarce z Lublina, Magdalenie Sołtys, uzyskałem jakby dostęp do pana Krzysztofa Cegielskiego, który dla mnie jakby był pierwszym takim elementem weryfikacji mojego pomysłu. Wysłałem swój projekt do pana Krzysztofa Cegielskiego, on pozytywnie zweryfikował, bo nie dostrzegał tam żadnych wad, żadnych problemów i postanowiliśmy już wspólnie z panem Krzysztofem spróbować przepchnąć go dalej. Trudno jest mi odpowiedzieć jednoznacznie, co spowodowało nie wprowadzenie tego pomysłu. Bo jeżeli pan Krzysztof Cegielski pozytywnie zaopiniował, jeżeli pokazywaliśmy ten mój pomysł na seminarium w Grudziądzu zorganizowanym dla sędziów, na którym spotkaniu też byli obecni zawodnicy, przede wszystkim tu mam na myśli Tomka Golowa, który również pozytywnie wypowiadał się na temat mojego pomysłu, zrobiła się, wiadomo, po mojej prezentacji pewna taka burza mózgów, dyskusja, pewne pytania do mnie, ja odbijałem wszelkie wątpliwości. Głównym problemem, przez który został wstrzymany mój pomysł, to była konieczność ingerencji w tor. Taką odpowiedź, można powiedzieć, prawie oficjalnie otrzymałem wiosną roku 2016, że na razie wstrzymujemy, bo mój pomysł wymaga ingerencji w tor. Nie wiem, czy pan zapoznał się z tymi moimi projektami. Tam była kwestia wykopania pod bandą, znaczy przy bandzie. 30 cm dołu i 20 cm na szerokości na balot. Dokładnie tak. I po to, żeby zamontować te haki, po prostu przymocować na sztywno pod torem, taką odpowiedź uzyskałem, że nie ma zgody na ingerencję w tor. A to zatrzymajmy się na chwilę, czyli bo wiele osób wyobraża sobie, że wystarczyłoby, żeby ta banda dmuchana była głębiej, te 30 cm w torze i wtedy zawodnicy by pod nią nie wpadali. Rozumiem, że pana pomysł nie zakładał, że ona będzie poniżej poziomu, na którym jadą zawodnicy, tylko że hak będzie pod spodem, który będzie trzymał tą bandę od spodu. Nawet hak nie miał trzymać bandy. Banda miała być w ogóle nietykana. Banda, wiadomo, ma problemy homologacyjne, które często też są podnoszone, chociażby jak w wywiadzie z maja tego roku. Pan Leszek Dębski się wypowiadał na temat homologacji bandy dmuchanej, że może być to problemem, bo to wiadomo, że to musi być międzynarodowa homologacja. Mój projekt nie zakładał jakiejkolwiek ingerencji w bandę dmuchaną aktualnie montowaną w ten sposób. Mój pomysł zakładał, że dodatkowo na tą bandę zakładamy osłonę. Osłona, która jest na sztywno zamontowana w torze i osłania tą bandę. Na pasie bezpieczeństwa ona jest naciągnięta pod pewnym kątem, powiedzmy niech będzie to kąt 45 stopni, to już jest kwestia doboru przy badaniach. I ona od tej strony pasa technicznego miała być montowana na sprężyny rozciągowe. Te sprężyny rozciągowe miały pracować na zasadzie, że mogły pozwalać na odkształcenie tej osłony. Czyli w żaden sposób mój pomysł nie ingerował w homologowane bandy dmuchane. Mój pomysł niestety musiał ingerować w tor.
Co jeszcze, to przepraszam, panie Tomaszu, to tylko tak, żeby obrazowo powiedzieć, przepraszam za uproszczenie, ale to miał być, pański projekt, z tego co rozumiem, to miał być taki namiot, który się nakłada na bandę z dwóch stron, naciąga z jednej strony i naciąga z drugiej strony. Dokładnie tak, z jednej strony mocuje się na sztywno, z drugiej strony się naciąga na sprężyny. Te sprężyny były po to, żeby ta osłona mogła pracować. Bo wiadomo, że jak zawodnik wpadnie w bandę, to ta banda musi mieć możliwość odkształcenia się, no bo to nagle nie może się zrobić luźny materiał. Więc te sprężyny miały zapewniać cały czas naciąg tej osłony, żeby to było bezpieczne. I rozumiem, że ten pomysł pomógłby także z jeszcze jedną wadliwą, moim zdaniem, kwestią tych dmuchanych band, bo czasem zdarza się tak, że zawodnicy wpadają między te bandy. Tak było chociażby z Jonasem Jeppesenem we Wrocławiu, kiedy między balotami ta, mam wrażenie, osłona jest trochę lżejsza niż na środku tej dmuchanej bandy. I rozumiem, że taki namiot zapobiegałby też wpadaniu między te baloty. Dokładnie tak. Osłony miały być nakładane na siebie kaskadowo, to znaczy, że przewidziałem po prostu sytuację, którą mogą mi zarzucić niektórzy panowie, że zawodnik ślizgający się w pewnym sensie po dmuchanych bandach, co często widzimy, może hakiem zahaczyć o moją osłonę, a przez to może go wciągnąć ta osłona, jak to się wyrażamy w transmisjach żużlowych. I te osłony miały być kaskadowo nakładane, czyli umożliwiały ześliznięcie się haka na kolejne po prostu warstwy tej osłony. I jak najbardziej zgadzam się z panem, dodatkowo one zabezpieczają przerwy pomiędzy jednym a drugim balotem, bo te baloty mają pewien promień zaokrąglenia z każdej strony. To nie jest ociosany prostopadłościan, one są zaokrąglone. I tak te osłony również likwidowałyby te przerwy między balotami pojedynczymi. To rozumiem, że tak. Skoro nie było ingerencji w te bandy dmuchane, które mamy, a pański projekt nie doszedł do skutku, to była kwestia tego, że FIM musiałby zmienić cały swój regulamin na wszystkie swoje ligi i wszystkie swoje rozgrywki, że tory z licencją musiałyby mieć wbite haki, które mocują bandy dmuchane, i to musiałoby być ujednolicone dla wszystkich rozgrywek na całym świecie. Moim zdaniem nie. Jeżeli moglibyśmy to wprowadzić tylko i wyłącznie na początek w Polsce. Jeżeli by pewne nasze instytucje pozwoliły na ingerencję w ten tor, to moim zdaniem nałożenie osłony na balot nie różni się za bardzo nałożeniem reklamy. Moje pytanie brzmi, dlaczego można powiesić na balocie reklamę, a już nie można położyć osłony? Tego nie potrafię zrozumieć do dzisiaj. Nie jestem ekspertem od regulaminu, ale zakładam, że właśnie chodzi o tą ingerencję w tor. Rozumiem, czyli według pana tak naprawdę to ten pomysł utknął nie w filmie, tylko w Polsce. Moim zdaniem tak. Moim zdaniem zabrakło jakby dobrych chęci, może odwagi niektórym osobom, żeby zacząć drążyć temat formalnie. Bo wiadomo, że formalnie trzeba by to jakoś utwierdzić, tak, żeby można było jednak pozwolić danym ośrodkom żużlowym na montowanie tego. Trzeba by formalnie jakoś załatwić to papierologicznie. I myślę, że niektórym osobom po prostu nie chciało się ruszać w formalności. No to dodajmy jeszcze gwoli uściślenia, że Tomasz Muszalski sam przyznaje, że miał poparcie zawodników, chociażby braci i holderów, i Jasona Doyle'a, który w 2016 roku przez to, że zaliczył wypadek, wpadł pod dmuchaną bandę w Toruniu, stracił tytuł mistrza świata. Zabył także sponsor, zabyła Polonia Bydgoszcz, która chciała, żeby to rozwiązanie testować na tamtejszym stadionie. Zabył nawet Szymon Woźniak, który miał to testować na sobie samym i wpadać w dmuchane baloty z osłoną na nich. Pomysł spalił jednak na panewce. Nigdy nie powstał prototyp, nigdy nie doczekaliśmy się badań na temat tego rozwiązania, więc nie wiem, czy jeszcze kiedyś będzie okazja. Ale teraz jest świetna okazja, żeby zadzwonić do Jacka Frontczaka, byłego menadżera, i zapytać go o kilka spraw bieżących, a także zapowiedzieć mecz o trzecie miejsce i finał. Dzień dobry, panie Jacku. Witam serdecznie, drodzy państwo i panie redaktorze.
Panie Jacku, to ja zapytam może tak. Jednym z ważniejszych wydarzeń tego tygodnia było to, że Taiwo Fiden podpisał kontrakt na 3 lata. Co pan myśli o tych kontraktach na więcej niż rok w żużlu? No bo Frick się chyba trochę przejechał i prawdopodobnie zostanie w Zielonej Górze na 2-letnim kontrakcie. Waculik mówi się, że będzie podpisywał w Gorzowie na 3 lata. Wcześniej kibice włókniarza mieli pretensje do Frediego Lindgrena, którego nie można zwolnić, bo też ma ważny kontrakt jeszcze na przyszły rok. Co pan myśli o tych kontraktach na więcej niż rok w żużlu? No bo sytuacja troszeczkę nam się zmieniła w stosunku do tego, co jeszcze rok temu w okresie transferowym traktowaliśmy jako stabilność. Mamy nowy kontrakt telewizyjny i mamy sytuację taką, w której zawodnicy mogą spokojnie spać, jeżeli chodzi o realizację swoich kontraktów, niemałych notabene. A po co zmieniać coś, co dobrze funkcjonuje? I myślę, że akurat Taiwo Fiden jest raczej spokojny o to, że w stosunku do tego, tych decyzji Maxa Frick, no raczej Sparta Wrocław zagrożona spadkiem nie będzie, w związku z tym tutaj od strony sportowej ten kontrakt specjalnie zagrożony nie jest. Jest to pewien znak czasu, ale tak jak powiedziałem, on wynika ze stabilizacji finansowej, organizacyjnej klubów i w tej sytuacji zawodnicy nie mają jakby ciśnienia, żeby szukać wiatru w polu. Ale czy to jest większa korzyść dla zawodnika, czy większa korzyść dla klubu, że zawodnik podpisuje umowę na więcej niż rok? A to zawsze będziemy wiedzieć po 3 latach. Natomiast w momencie, kiedy rzeczywiście mówimy o 3-krotnym mistrzu świata, to z całą pewnością tutaj jest to sukces klubu, z całą pewnością. To jest też gwarancja stabilizacji sportowej dla klubu i tak jak powiedziałem, no kluby raczej w 99% w przypadku takich zawodników odnoszą przy wieloletnich umowach zwykle sukcesy, a tak jak powiedziałem, ryzyka specjalnego nie ma, dlatego że jeżeli chodzi o kwestie finansowe, one tutaj są najważniejsze, no to tutaj mamy tą 4-letnią stabilizację związaną z tym kontraktem, o którym mówiłem. Panie Jacku, to a propos kontraktów i stabilizacji, czy telefony już do pana dzwonią i czy był telefon z Rybnika, żeby pan wrócił do roli menadżera? Tak, telefon dzwoni regularnie, natomiast oczywiście w sprawach jak u każdego z nas, prywatnych i zawodowych, natomiast nie wiem jak pan odpowiedzieć na to pytanie. Szczerze? Nie no, kłamać się zamierzam, natomiast powiem w ten sposób. Na dzień dzisiejszy jakby nie planuję, natomiast uspokajam to wszystkich kibiców, no, nie zamierzam wracać. Nie zamierza pan wracać do roli menadżera na sezon 2022? Na ten moment nie. Na ten moment. Będziemy monitorować w takim razie sytuację, panie Jacku. Sprawdźmy teraz, jak wygląda zapowiedź najbliższego weekendu w PGE Ekstralidze. Mamy taką planszę przygotowaną. Co prawda nie ma na niej zawodów piątkowych. W piątek Polacy pojadą w półfinale Speedway of Nations na Łotwie. W sobotę drugi półfinał. Warto oglądać te piątkowe zmagania. A w niedzielę wracamy do ekstraligowych emocji. Fogo Unia Leszno podejmie moje Bermudy Stal Gorzów. To mecz o trzecie miejsce w Eleven Sports. 16:30 początek, 19:15. To pierwszy mecz finałowy. Motor Lublin podejmie Betard Spartę Wrocław. To może chronologicznie, panie Jacku. Jakiego toru można się spodziewać w Lesznie, biorąc pod uwagę, że tak, na twardym Gorzów już w tym sezonie wygrał. Leszno ostatnio przegrało nie tylko z Betard Spartą Wrocław, ale z kilkoma innymi klubami. Też sobie kiepsko radziło na własnym torze. Co powinien zrobić Piotr Baron w tej sytuacji? Ja myślę, że nie będzie miał niestety wiele do powiedzenia, bo też zerkam, vis-a-vis mam okno w tej chwili, jestem na Dolnym Śląsku. I z racji tego, że miałem dzisiaj z panem przygotowaną rozmowę, to podobnie jak pan, musiałem podwyższyć swój poziom profesjonalizmu, żeby się do pana, panie Marcinie, dostosować. W związku z tym zerknąłem na prognozę pogody i problem polega na tym, że jedyne, czego Piotr Baron, na co może liczyć, to, że trochę się przejaśni do niedzieli. Tu jest największy problem. W związku z tym myślę, że i z trenowania, i z przygotowywania toru, w zależności, niezależnie od tego tak naprawdę, jaka jest koncepcja i co zawodnikom najbardziej pasuje, to niestety mam takie wrażenie, że podobnie jest chyba z Lublinem, że tutaj pogoda może nam reżyserować tą całą kwestię, jeżeli chodzi o ten tydzień. I ja myślę, że jednak mecze będą w niedzielę zagrożone. Tak ktoś czuje. Znaczy zagrożone nie w sensie statusowym, tylko realnie, jeżeli chodzi o prognozę pogody. Ja naprawdę niczego nie sugeruję kubicom, kupujcie bilety. Liczmy na to, że to się zmieni, ale niestety mamy front atmosferyczny, który niestety się przemieszcza przez Polskę aż do niedzieli włącznie. To przejdźmy w takim razie do meczu finałowego. Motor kontra Sparta Wrocław. Czy to nie jest trochę tak, że Motor nic nie musi, a Sparta musi, bo jest większa presja na wrocławianach, żeby ten tytuł zdobyć? I czy to może być jakiś ważny element tej układanki finałowej?
Nie, nie sądzę. Wie pan co? Wiecie państwo dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy dochodzi się do finału, to tutaj już nie ma miękkiej gry. Lublinianie tego nie odpuszczą. Nieszczęście tylko polega na tym, że nie wiemy w jakim składzie ostatecznie ta drużyna przystąpi do tego meczu finałowego, bo jak jest złoto na wyciągnięcie ręki, to proszę zwrócić uwagę na decyzję chociażby zarządu Motoru Lublin, prezesa Kępy, który wycofał ze startów w lidze szwedzkiej Jarka Hampela. No to są działania przygotowujące do tego, żeby jednak mimo wszystko powalczyć. Nie ma zdecydowanego faworyta. To się zgadzam z tym, co powiedział Darek Śledź. Zresztą gratuluję obydwu zespołom, trenerom, prezesom wygenerowania takich klubów, składów i organizacji, które są w stanie się rzeczywiście walczyć o złoty medal. Mówię o tym z niekłamaną zazdrością, ale taką pozytywną. Natomiast ja uważam, że jeżeli Lublinianie przystąpią w pełnym składzie do tych spotkań, to szanse procentowe oceniam na korzyść wrocławian z lekką piątką z przodu, czyli powyżej 50% delikatnie, ale tak jak widzimy za oknem, też pogoda może mieć tutaj znaczenie, a ja przypomnę, ja sobie przypominam zielonogórskie historie z walki o złoto, gdzie też nie byliśmy faworytem w sezonie 2009, to jednak pogoda spowodowała to, że dwutygodniowe turbulencje z przekładaniem spotkań, mam wrażenie, że wpłynęły też na to, że jednak nasz rywal, czyli Apator Toruń, po prostu gdzieś tam został wybity z rytmu, mimo tego, że wygra też rundę zasadniczą. W związku z tym w tych finałach wszystko jest możliwe. No i bardzo fajnie, bo na tym polega sport i tak jak powiedziałem, najważniejsze jest to, żeby chłopaki przystąpili w pełnym składzie, przede wszystkim lubelscy. Dobrze, to w takim razie chciałbym jeszcze poruszyć na chwilę temat meczu o trzecie miejsce. Często przy imprezach sportowych, piłkarskich mówi się, że to mecz taki trochę o pietruszkę, że już się nie chce, no bo przecież to najważniejsze trofeum uciekło, że przegrany półfinał. A tutaj dochodzi nam jeszcze ten element, że mamy dwa najbardziej nasycone w ostatnich latach kluby żużlowe w Polsce, bo pomijając to, że Unia ma 4 tytuły, to ostatni mistrz Polski inny niż Unia Leszno i Stal Gorzów Wielkopolski to jest rok 2013 i Faluba Zielona Góra. Panie Jacku, czy to jest tak, że zawodnicy, trenerzy, kibice w ogóle zmotywują się na ten mecz o trzecie miejsce, czy jednak będzie problem z tymi, pojadą tylko o pieniądze, ale już nie o prestiż, nie o tytuł? To jest walka o medal. Medale drużynowych mistrzostw Polski, niezależnie od koloru, to jest element gabloty. I znam z całą pewnością co najmniej kilka, jak nie kilkanaście klubów, które marzyłyby o tym, żeby rzeczywiście w najbliższy weekend o tak zwaną pietruszkę, czyli brązowy medal powalczyć. Więc z całą pewnością nie. Każdy chce zakończyć sezon choćby z tą nagrodą pocieszenia, bo tak to należy zdefiniować, ale mimo wszystko jest to nagroda, więc tu też się spodziewam jazdy do końca. Też sobie przypominam takie potyczki, notabene też zielonogórsko-toruńskie. Z sezonu chociażby 2012, kiedy też niespełnione aspiracje obydwu zespołów, a jednak walka o brązowy medal trwała do 15 biegu rewanżowego spotkania w Zielonej Górze. I tak naprawdę tu Krzysztof Majze, którego też serdecznie pozdrawiam, sędziując ten mecz, miał pewien problem w związku z kontaktem na ostatniej prostej Andreasa Jonssona i Ryana Sullivana. I to też pokazuje, że to nie jest stale walka o pietruszkę. Rzeczywiście to są mecze o coś, o stawkę i tak jak powiedziałem, no jest mnóstwo klubów, działaczy, zawodników, którzy o tą pietruszkę chciałoby powalczyć. Także absolutnie tutaj nie ma takiego myślenia. Rozumiem. To pomówmy w takim razie o jeszcze jednej sytuacji medalowej, ale już reprezentacji Polski. W piątek zaczynamy rywalizację, to jest półfinał Speedway of Nations. Na początek trener Rafał Dobrucki powołał Bartka Zmarzlika i Macieja Janowskiego jako naszą podstawową dwójkę. Ostatecznie okazuje się, że Janowski na Łotwę nie jedzie, będzie Dominik Kubera. O co w tej sytuacji pana zdaniem chodzi? Czy to jest tak, że Janowski ma gorszą dyspozycję niż Dominik Kubera? Zmarzlik nie chce występować z Janowskim, Janowski nie chce znowu występować w reprezentacji. O co pana zdaniem tutaj chodzi? Z całą pewnością chodzi o kwestie czysto sportowe. Taka jest moja teoria. Ja przez całą swoją aktywność sportową sprzeczałem się z psychologiem, który próbował mi wmówić, że nie podjęcie decyzji jest decyzją. Ja się z tym fundamentalnie nie zgadzam. Natomiast Rafał podjął decyzję i chwała mu za to. To jest ważne, że jednak obserwuje, wyciąga wnioski i ma odwagę, bo teraz zwróćmy uwagę, co się wydarzy w momencie, kiedy nie daj Bóg Dominik Kubera nie spełni oczekiwań kibiców przede wszystkim, no to trener bierze to wszystko, mówiąc kolokwialnie, na klatę, więc ja się cieszę z tej decyzji Rafała, to znaczy pokazuje tutaj, że nie ma też jazdy za nazwiska, nie ma jakichś układów, jedzie aktualnie, bo też jest, słyszałem, są takie
sugestie, że być może powinien jechać Paweł Przedpełski, być może powinien jechać Patryk Dudek. Tam były też problemy też formalne, dlatego że odpowiednio wcześniej trener musiał zgłosić tak zwaną szeroką kadrę i wtedy tych zawodników w tej szerokiej kadrze nie umieścił. Natomiast ważne jest to, że powołani są zawodnicy w najwyższym rytmie startowym. No trudno sobie dzisiaj wyobrazić też sytuację, że powołujemy zawodnika, który jeździ tak naprawdę od 2-3 tygodni turnieje towarzyskie, a nie kogoś, kto jest w tej chwili w zespole, który walczy o medale. I z tego punktu widzenia jest to szalenie ważne, dlatego że Dominik Kubera spełnia te wszystkie kryteria, o których mówię. Nie dość, że jest w formie, to w takim jest absolutnie cały czas tej najwyższej częstotliwości sportowej i trzymam za niego kciuki od początku jego kariery, bo to bardzo, bardzo sympatyczny chłopak. Świetny zawodnik z charyzmą. Takich chłopaków się lubi. Panie Jacku, ale to, bo chwali pan trenera Dobruckiego za podjęcie decyzji, którą bierze na klatę, no ale rozumiem, że chodzi panu o preferencje sportowe, że trener Dobrucki doszukał się wyższej formy u Dominika Kubery niż u Macieja Janowskiego. Z całym szacunkiem, ale Maciej Janowski właśnie zdobył 12 punktów w meczu z aktualnym wciąż mistrzem Polski i tak samo jak Dominik startuje w Szwecji, więc tego rytmu meczowego wydaje mi się, że jest tyle samo. Ale ja myślę, że Rafał obserwował z bliska starty Macieja. Jestem o tym przekonany. Poza tym mają od lat świetny kontakt, ale popatrzmy na to też przez pryzmat ostatniego turnieju Grand Prix, więc no co tu dużo mówić, Maciej ma określone problemy i pamiętajmy, że jednak ten półfinał nie będzie rozgrywany we Wrocławiu, a jednak na torze zgoła odmiennym, więc no tutaj myślę, że Rafał wziął to wszystko pod uwagę i tak jak powiedziałem, podjął odważną decyzję i ja myślę, że mimo wszystko nie powinniśmy się doszukiwać tak zwanego drugiego dna, bo sam doskonale wiem, że jeżeli jest projekt medalowy, mistrzowski, to tak naprawdę nie trzeba się lubić w zespole, tylko jest jakby tytuł mistrza świata, więc nie sądzę, żeby tutaj, absolutnie nie sądzę, znaczy ja staram się jakby tym, którzy mnie o to też pytają, też prywatnie, bo takie pytania gdzieś były, że tutaj jest jakaś historia związana z Bartkiem, z Mazikiem, w to akurat nie wierzę, więc uważam, że na dzisiaj ocena sportowa Dominika Kubery w kontekście takiej gwarancji punktowej jest wyższa, aniżeli Maćka Janowskiego i przekonamy się w piątek, czy rzeczywiście Rafał Dobrowski miał rację. To już ostatnie pytanie, jednym zdaniem, panie Jacku, czy pana zdaniem Maciej Janowski może wrócić na finał SON-u, który będzie rozgrywany za mniej niż miesiąc, jeżeli udowodni, że jest w lepszej formie niż Dominik Kubera? Ja uważam, że z całą pewnością tak jest, z jednego prostego powodu. Ja wiem, że mówi się o Manchesterze, że to tor podobny do torów krajowych, tak zwanych europejskich. Natomiast no Maciej ma jednak doświadczenie ze startów na Wyspach Brytyjskich i też jest odpowiednio dużo czasu, żeby pewne sprawy poukładać, bo tutaj rzeczywiście widać, że u Macieja pewne sprawy się od strony jakby sprzętowej, nie jakości sprzętu, tylko ustawień rozsynchronizowały. Przejdzie finały, myślę, że będzie na świeżo z wnioskami, notabene będzie się konfrontował z Dominikiem, więc absolutnie uważam, że i mało tego, śmiem twierdzić, że to Maciej Janowski wystąpi w Manchesterze, mimo tego, że jeszcze nie mamy zbyt wielu parametrów, ale mam takie odczucie, że to jednak Maciej pojedzie rzeczywiście w finale. Dziękuję bardzo. Jacek Frontczak był moim i Państwa gościem. Były menadżer, jak słyszeliśmy, nie menadżer w 2022 roku, ale to się jeszcze może zmienić. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Państwu także za obecność. Drodzy Państwo, cieszmy się żużlem, bo niewiele nam go już zostało. W samej tylko PGA Ekstralidze 4 spotkania do końca, zanim dyscyplina zapadnie w zimowy sen. My dzisiaj jeszcze nie mówimy dobranoc, mówimy do zobaczenia. Do zobaczenia za tydzień o 12:30 na żywo na WP Sportowe Fakty. Marcin Musiał, dziękuję za dzisiaj i kłaniam się.